Posiadamy też średnią tarczę, ale jako że Asimov jest naszym duchem, który głównie przyjmuje obrażenia, to też lepiej, jeżeli zostanie tutaj ta tarcza chipowa z chipem kradzież energii, który zawsze pozwala nam, daje nam jakieś szanse na odzyskanie części energii. Dla Zeldy mamy podstawowy rdzeń oraz średnią tarczę. Okej, okay, musimy sobie stworzyć kolejny mostek. W czym musimy zachować ostrożność na te wrogie roboty, które zmieniają kierunek ruchu, jakby docierają do krawędzi bądź sąsiedniej krawędzi bloku na sąsiednim polu. Myślałem, że robot mnie ściga. Asimov to całkiem przydatny robot na takim statku. Wielozadaniowy, może przepychać powiedzmy małe takie skrzynie, bloki. Również jego duch jest taki zoptymalizowany. Może używać ataków typu ICE, pewnych programów. O, bycie wielozadaniowym ma swoje plusy, jak i minusy. No i tak, z tego co pamiętamy, to można przeskakiwać mniej więcej nad chłodziwem na maksymalnie dwa pola. Tutaj tych pól jest trzy. Ale mimo wszystko, jeżeli przeskoczymy, to i tak bilans uzyskanych energonów będzie dodatni. Teraz mamy 32 energony i pełny status zdrowia. Przy przeskoczeniu zyskamy 3 energony. No i co prawda utracimy część zdrowia, lecz uważam, że to i tak się opłaca. Ok, kolejne schody do zbudowania. A, ściga mnie.
Nie, tutaj nie było żadnego innego przejścia. Idziemy dalej. Żeby przejść dalej, musimy zablokować ten przycisk. W tym pokoju musimy po prostu poblokować odpowiednie przyciski. I tym samym podnieść te segmenty. Taki mały parkour w świecie Mister Robota. W świecie Asimowa. Bezpiecznie dotarliśmy na drugą stronę. Ten pokój jest już troszkę bardziej skomplikowany. Przyjrzyjmy się troszkę dłużej za pomocą widoku całego pokoju. Więc pokój składa się z widać tutaj takie jakby pompy wodne na samym dole. W momencie, kiedy uaktywnimy pewien przycisk, owe pompy powinny się podnieść, poziom wody. No i musimy sobie zbudować mostek do poszczególnych wysepek, które znajdują się w środku pokoju. Najpierw taki korytarz z tego prawego górnego rogu do tej pierwszej wysepki, najbliżej, położonej najbliżej nas, za pomocą tych małych zbiorników. Potem przejście do drugiej wysepki, a następnie przejście do kolejnego pokoju. A w tym celu musimy najpierw obniżyć całkowity poziom kładziwa. Ucieka mi ta platforma. No dobrze, ale po ustawieniu tutaj tego pomostu musimy też jakoś wrócić z powrotem do góry. Póki co umożliwia nam to ten półblok. Więc jeden półblok będzie musiał się
zostać. W takim miejscu, abyśmy mogli bezpiecznie wrócić z powrotem. Teraz moglibyśmy zrzucić, powiedzmy, ten pół blok. W jaki sposób by to zrobić? Aj! Popchnąłem zbiornik w sam róg. Muszę zresetować pokój. Aha, przypomniało mi się, że te bloki zachowują wyporność. Też wystarczy ułożenie jednego takiego półbloku w jednym rządku. No i powinniśmy móc spokojnie po podniesieniu się poziomu cieczy przeskoczyć na tą pierwszą wysepkę w środku tego pokoju. A nie, tutaj musimy ustawić dwa bloki. Bo inaczej nie wyjdziemy na tą wysepkę. Mam takie wrażenie, że przy ostatnim resecie pokoju jeden blok tam zaginął w akcji, bo domyślnie było ich tutaj 4, a przed chwilą mieliśmy tylko 3 do dyspozycji. Okej, i wystarczy nam tutaj jeszcze jeden blok.